Witam Was. Dzisiaj dzień zakupowy mieliśmy. Jak widzicie, różnorodny towar kupiony. Bez mięsa, z tego względu, że mięsa i ryb to jeszcze mamy spokojnie na miesiąc. Jak dzisiaj byliśmy w zamrażarce, patrzyliśmy, co my tam mamy. Także kupiliśmy no takie pierwszej potrzeby. Ponieważ tam mam jakieś problemy, nie wiem, chyba od cukrzycy. Myślałam, że to grypa żołądkowa, to miałam zmienione tabletki, lekarstwa, więc chyba to coś po tych lekarstwach. Chce mi się zup. Będę gotować zupę pomidorową. To tylko śmietanę kupiliśmy. I dyniową zupę będę gotować. To też, no to do dyniowej to troszeczkę dokupiliśmy już. I słuchajcie, no i tak reszta to jabłka do pieczenia, gruszki do pieczenia, tak no coś, żebym tam zaczęła jeść, bo cały tydzień to tylko brecle jadłam i takie te chlebki ryżowe, takie te wafle ryżowe, o. I nic więcej. No zobaczymy, może dzisiaj banana zjem. Jakoś chcę zacząć jeść. I kupiłam też ajrany, ale dobra, to już będziemy omawiać ceny. Pierwsze co, to marchewkę kupiłam, 2 kg, 1,79. Jeszcze rok temu płaciliśmy 88 centów za 2 kg marchewki bawarskiej. No w tej chwili 1,79. Natomiast to jest fantastyczna marchewka, jest bardzo ładna, zobaczcie, bardzo świeżutka, jak to się mówi, ze świeżych wykopków, no bo to mamy październik, więc ona dopiero teraz została wykopana. O, tu wy nie widzicie, piękna marchewka. I dziękuję Iwonce, która mi otworzyła oczy. Że przecież po co ja wyrzucam marchewkę, jak nie wykorzystamy? Mogę ją obierać i zamrażać. I właśnie tak zrobię. Wykorzystam, ile mam wykorzystać do zup. I resztę zamrożę, obiorę i zamrożę. A ja wyrzucałam, kupuję w mrożące marchewkę mrożoną. To jest dobrze, ale sama jak nie wykorzystałam, to wyrzucałam. Właśnie dzisiaj to zrobię, że ją pomrożę. Także dziękuję Ci bardzo za podpowiedź, bardzo prostą. Dynię kupiliśmy, kosztuje 1,79 za kilogram i 1,742 gramy jest i 3,12 za dynię, jak widzicie. Przepraszam Was, ale tak po niemiecku czytam 7, 2 i 40 i tu po prostu, żeby teraz po polsku, to muszę troszeczkę wolniej te jak mam takie za dużo tych wszystkich zer przecinków i tak dalej. Mleko 99 centów, 1,5% tłuszczu, 1 litr. Następnie gruszki, kilogram gruszek za 2,89 za kilogram. I to są te takie gruszki Williamsa. To też je właśnie do pieczenia sobie weźmiemy. Bardzo ładne, one są bardzo dojrzałe. O, nie łapię, albo mam ostrość na ten. Bardzo fajne są. To się upiecze, to sobie zjemy takie pieczone gruszki. Ja to bardzo lubię gruszki. Zresztą my wszyscy lubimy gruszki. Cykoria 1,49 za 0,5 kg. To chyba jest stała cena. Wydaje mi się, że jak w promocji były, to były po 99 centów, a normalnie 1,49. Natomiast co Wam powiem, że cykoria w Niemczech, znaczy na moim terenie, nie powiem w Niemczech, jest bardzo niepopularna i tu ciężko kupić. Jeden karton jak wystawią, to stoi i on jest bardzo często już brzydki. Oczywiście było dużo takich opakowań, gdzie były już brązowe, no a mnie się udało, że one są ładne takie. O. Może one są trochę duże, przerośnięte, ale za to są świeże. I takie chciałam te cykorie kupić. 3 sztuki mi weszły na 0,5 kg. Ops. Ops, 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 ops. Dobra, mamy. Teraz mini ogórki 2,29. To już zaraz mini ogórki mamy. 2,29 to są takie, o widzicie, normalnej wielkości ogórki. Nie ma już takich tych Landes Gurken, tylko są te mini Gurken. One są z Grecji, no ale wzięłam
jeszcze tam z Grecji, to one są spoko. Z Niderlandów i z Hiszpanii bardzo nie lubię, bo bardzo dużo mają chemii. I tu jeszcze, słuchajcie, 3,29 to taka nowość, której nie kupujemy w sklepie, natomiast okazało się, że nie mamy w domu, a potrzebne będą. Jajka kupiliśmy. I to nie są takie te najtańsze jajka, bo te najtańsze to chyba 2 coś kosztują. Natomiast to jest taki wolny wybieg, gdzie te kury rzeczywiście chodzą po wsiach. One nie są bio, bo nie są bio paszą karmione, natomiast one chodzą, tak jak widzicie, po trawie sobie chodzą, tak? I za to się płaci więcej. Natomiast my kupujemy generalnie od takie, które chodzą po trawie, tylko że od ludzi prywatnie, no, a nie kupiliśmy, ja zapomniałam w pracy zamówić, nie chciało nam się jechać do Austrii po jajka, no specjalnie nam się nigdzie nie chciało jechać, także po prostu wzięliśmy ze sklepu sobie. No, takie są, były bio, 6 sztuk chyba za tej samej cenie, tylko że były 6 sztuk, natomiast powiem wam szczerze, one nam coś nie podeszły, nie podobały nam się. Dlatego nie wzięliśmy tych 6 sztuk bio. Bo jak to się mówi, zawsze zajrzymy. Bananów wzięliśmy 2 kilo 270 gram za 1,09. No bardzo ładne banany. O, widzicie, to są dwie takie kisty. Kiście. Nie kisty, wróć. Jabłka 1,99 za 1,5 kilograma. I to są, wiecie co, te jabłka? To są te Gala. One są w Polsce, też myśmy kupowali, uwielbialiśmy, tylko Gala jabłka niestety to są takie, że one są bardzo krótko, widzicie, bawarskie jabłka Gala. One są z miesiąc w roku, dosłownie można je kupić na jesieni, ale za to są fantastyczne, są bardzo smaczne, to też wzięliśmy taki worek jabłka. To mamy jabłka, 1,5 kilo tu jest chyba, tak, 1,5 kilo za 1,99. Szynka taka gotowana w plasterkach 2,29 za kilogram minus 69 centów, to jest 1,60 za 150 gramów zapłaciliśmy, to jest taka, wzięliśmy to 2 opakowania, ona była w przecenie, taka o zwykła, widzicie, ze świńskiego mięsa, o, będzie widać. Spoko jest, no. Weźmy 2 opakowania, bo mówię, chcę coś takiego dietetycznego sobie, takiego spokojnego pojeść, tak? Może będę to jadła. W ogóle prawie teraz mój mąż też mało je, prawie nie je pieczywa, mój syn też nie jemy takie tylko rzeczy i nie możemy nic przejeść. To już jest tragedia. Coraz mniej chyba jemy. Okropne to jest. Chleb tostowy 99 centów. A, ja już przeskoczyłam, no właśnie, bo jeszcze wędzony łosoś 4,99 minut z euro 50 rabat, także za 3,50. I to jest ten zwykły, to nie jest ten dziki. Dziki jest 150, a to jest 200 gramów. Dziki jest 150 gramów za też właśnie w tej samej cenie. I tutaj, ponieważ sporo osób nowych jest na kanale, to dodam, my ryby kupujemy tylko z firmy Fjord, chyba że kupujemy takie od nas zestawów ryby, no to już jest inna, to nie jest Fjord, ale ze sklepów tylko Fjord, czy to śledzie, czy łososia, czy makrele, no nie wiem, forelle, cokolwiek, no to kupujemy właśnie z tej firmy. Wspaniałe ryby, mają naprawdę mają najlepsze ryby, jakie można i to są z normy tej ryby, tej firmy Fjord można w normie kupić. Natomiast norma to jest chyba tylko głównie na południu Niemiec, nie wiem, ona tam miała troszeczkę pootwierać się i w innych miastach, ale wydaje mi się, że ona jest chyba tylko głównie na południu. Chleb tostowy, 0,5 kilograma za 99 centów ten buta, bo ten zwykły jest tańszy. To też jest ten chleb tostowy, jest tańszy niż w Edece. W Edece jest jakoś tak droższy, natomiast no nie chciało nam się do Edeki po coś innego wstępować, więc już wszystko tutaj kupiliśmy. Ajrana kupiłam po 59 centów, 6 ajranów.
Może i znacie z Polski ajrana, to jest taki jak gdyby jogurt czy napój jogurtowy, to ciężko właśnie, no tu jest określane jako getränk, tak, a z jogurtem i solą, czyli tak jakby napój z jogurtem i z solą, coś takiego. No i właśnie tutaj się zaleca, jak ma się problemy żołądkowe, tak, czy to grypę żołądkową, czy jakieś tam nudności, żeby pić właśnie z solą, jeść te brecle bądź sztangi, te takie też właśnie z solą. Tu jest zalecane, więc sobie kupiłam 6 ajranów, to zobaczę, po 2 będę dziennie pić. Zresztą Turcy, no to oni jedzą tak, jak kebab jedzą, no to po kebabie zawsze popijają ajranem. To jest takie ich nie. No. Szlak zane, no to do zupy 99 centów. O, 30% tłuszczu, ona jest ta taka lejąca, akurat do zupy dyniowej to będzie idealna ta lejąca. To mamy. Ten warkocz serowy 2,99, no to jest rzeczywiście droga rzecz, natomiast jest przepyszny i u nas uwielbiany i nie tylko przez nas, bo dużo osób to je. I on bardzo znika ze sklepów, znaczy tylko jest w normie, okej, tylko jest w normie, nie ze sklepów, tylko z normy. I ostatni był, więc wzięliśmy ostatniego wędzonego tego. Obazda po 1,99 była, minus 60 centów przecena, więc jest bardzo tanio, po 1,40 obazda. I tutaj się zatrzymam, bo dużo jest nowych osób. Słuchajcie, obazda z tej firmy, to jest taki typowo bawarsko-alpejski, bo Alpy też są w Austrii i to jest właściwie tych Alp austriackich, to jest taki typowy ser i tu jest w składzie, tam jest chyba 60% camembertu, jest masło i jest zwykły frisze, no taki twaróg. Gdzie my tu mamy? Tak, camembert. Zaraz, tu będzie gdzieś. Camemberta jest 53%. Jest ram dodany, jest buta. Kiedyś nie było ram, tylko było samo buta. Ram to jest taka ta śmietanka. I świeży käse. Cebulka, troszkę tam ziół, kmin, bo tu właśnie z kminem jest ta obazda. I tu jak była bieda duża w Bawarii, w Alpach, zwłaszcza po wojnie była straszna bieda, to oni właśnie, te kobiety same sobie to robiły, bo tutaj było dużo krów, dużo mleka i sami wszyscy sobie robili przeróżne sery. I ta obazda to jest właśnie taka, no typowo bawarsko-alpejski ser. Mnie nie smakuje oczywiście, osobiście ja go nie jem. Mój mąż uwielbia obazdę i wiele osób uwielbia obazdę. No tutaj się, no to już nie powiem, że kupują sobie właśnie brecla i tak brecla maczają w tej obazdzie i tak gryzą sobie w ten sposób. Całe opakowanie obazdy z tym breclem zjadają. I jedną pozycję, którą kupiliśmy, no to Lebkuchen. 1,99 to te pierniki, które tak jak zawsze Wam mówiłam, od września są w sprzedaży, w tym roku się pojawiły już w augustie, w sierpniu, bo to jest, zawsze to po prostu było w sprzedaży tylko i wyłącznie na święta Bożego Narodzenia. Piernik to tu jest takie, zresztą w styczniu już będzie ciężko kupić i potem właśnie do września nie powinno być ich w ogóle w sprzedaży. To jest, czeka się, jak ludzie widzą pierwsze na półkach, to po prostu wszystko wymiatają. No i co, kochani? I tak się przedstawiają te nasze zakupy, tak? Jak widzicie, raptem 40 euro, czyli 2 godziny pracy na to człowiek poświęcił. I no i w tygodniu wodę tam mamy kupioną, pieczywa mamy, bo mamy i brecle, mamy i tam jeszcze inne rzeczy, mięsa mamy. I tak to jest na trzyosobową rodzinę, nie odmawiając sobie nic, kupując wszystko, co się chce.
Życzę Wam miłego weekendu, udanego. Trzymajcie się zdrowo i zapraszam na kolejne filmiki. Pa, pa!